I wracamy do Państwa oczywiście z kolejnym gorącym pytaniem na naszej antenie, a przed momentem w naszym studiu było naprawdę gorąco, bo tutaj starcie poglądów, starcie argumentów między moimi i Państwa gośćmi, te emocje sięgały zenitu. No i kontynuujemy poniekąd temat naszej rozmowy dotyczący Krajowego Planu Odbudowy, relacji między Polską i Komisją Europejską i również z moimi i Państwa gośćmi, którymi cały czas są pani poseł Karolina Pawliczak, Nowa Lewica. Pani poseł, kłaniam się, witam ponownie. I pan poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, witam ponownie również. Dzień dobry. I zaczynamy kontynuację poniekąd naszej rozmowy, ale być może od pozytywnych informacji, być może, zaraz sobie to ocenimy. Zacznijmy od wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego na temat właśnie Krajowego Planu Odbudowy, na temat tych środków, no i na temat tego całego sporu. Posłuchajmy i zobaczmy. Cały czas otrzymujemy, dzisiaj, wczoraj, w sierpniu, we wrześniu, otrzymujemy środki unijne, nie ma tutaj żadnego problemu. Mówimy o nowej perspektywie i tutaj było pytanie, kiedy jakiś wniosek złożymy. Myślę, że gdzieś na przełomie października, listopada pójdzie pierwszy wniosek z naszej strony o środki unijne i pewnie to zabierze miesiąc, dwa do przeanalizowania, dlatego mówię o przełomie tego i przyszłego roku. I teraz kolejne wypowiedzi. Pierwsza ze strony ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, który w TOK FM mówi w ten sposób. Dzisiaj mamy dwie przestrzenie. Jest przestrzeń publicystyczna i jak słyszymy wypowiedzi członków Komisji Europejskiej, w tym pani przewodniczącej von der Leyen w sprawie wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy, to budzą one nasze zdziwienie. I jest przestrzeń formalna, czyli jeśli złożymy wniosek o płatność, to Komisja Europejska ma dwa miesiące na wypłatę pieniędzy lub odmowę. Komisja Europejska przedstawia sprzeczne komunikaty. Poczekajmy na formalną odpowiedź w sprawie KPO, to będzie dla mnie wiążące, mówi pan minister Buda. No i dodajmy jeszcze wypowiedź komisarza europejskiego Janusza Wojciechowskiego na antenie Polsat News. On mówi w ten sposób, twierdzę, że mamy pieniądze na KPO i Polska otrzyma fundusze na KPO. Na razie nie jest złożony wniosek o płatność. Polska ma zatwierdzony Krajowy Plan Odbudowy. Polska według mojej oceny wypełnia wszystkie kamienie milowe wymagane do tego planu. Takie były warunki podjęcia tej decyzji 1 czerwca, w której przecież uczestniczyłem. Komisja uznała, że Polska uczyniła widoczny postęp i ten plan mógł być zatwierdzony. Pani poseł, to może te wszystkie emocje, te wszystkie nerwy nie były potrzebne, bo te pieniądze, te środki z Krajowego Planu Odbudowy jednak do Polski popłyną. Jak widzimy, tutaj nadzieja gdzieś jeszcze jest. Pani wierzy, że rzeczywiście jest szansa na wypłatę tych środków? Panie redaktorze i szanowni państwo, ja nie wierzę ani premierowi Morawieckiemu, ani tej ekipie, która dzisiaj już zarządza naszym krajem. I płyną te informacje bardzo też sprzeczne z obozu władzy, bo przecież z jednej strony mówi się o tym, że te środki są prawie że już na wyciągnięcie ręki, a z drugiej strony atakuje się Unię Europejską, Komisję Europejską po to, żeby no, wzmagać te emocje, o których też wcześniej pani rozmawialiśmy. Pani poseł, a wierzy pani Komisji Europejskiej, wierzy pani Unii Europejskiej w kontekście tego, poszczególnych organów? Jeżeli będą spełnione warunki, podstawowe warunki, na które zgodził się premier Morawiecki, bo zaznaczam, że w trakcie negocjacji to właśnie na kamienie milowe i wszystkie te argumenty, które dzisiaj prawica podnosi jako te, które są dla nich właściwie nie do końca rozpoznane, to jeżeli te warunki będą spełnione, to środki do nas przypłyną. No tak, natomiast ale pani poseł, mówi się o tym warunku, dzisiaj... warunku jeszcze ja przepraszam, że wchodzę w słowo, tak? Ale podważania statusu innego sędziego przez drugiego sędziego bez konsekwencji prawnych. O tym mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej, że to jeszcze by było do spełnienia. Słyszymy ze strony rządowej, że to nie było omawiane, że tych warunk, te warunki nie były stawiane. No właśnie, on mówi o tej rozbieżności no to chyba jest najlepsze stwierdzenie, rozbieżności informacji, które docierają ze strony rządowej. Pamiętajmy o tym, że przecież minister Ziobro też powiedział zupełnie niedawno, że on właściwie pierwszy raz na oczy widzi Krajowy Plan Odbudowy w takim kształcie, ponieważ on był zupełnie inaczej przedstawiany na obradach rządu w trakcie negocjacji, więc nie wierzę tym ludziom po prostu. Bardzo chciałabym, od razu zaznaczę, żeby te środki do Polski trafiły. Przypomnę, że Lewica głosowała za funduszem odbudowy w maju 2021 roku. Te pieniądze już powinny pracować w naszym kraju. Inne kraje już je otrzymały i dlatego jest ten wielki żal i te wielkie emocje, ponieważ ja nie wiem, czy pan poseł spotyka się z mieszkańcami, mieszkankami, czy swojego okręgu, czy też rusza gdzieś dalej w Polskę. Ja niedawno spotkałam się z mieszkańcami i Wielkopolski, ale też byłam w Małopolsce, byłam na Śląsku. Proszę mi wierzyć, jest
ogromne zniesmaczenie i zniechęcenie co do tego, co wy dzisiaj wyprawiacie. Ludzie są rozgoryczeni tym, co się dzieje. Oczywiście w aspekcie też kryzysu, narastającego kryzysu i energetycznego, i inflacji, drożyzny, tych wszystkich spraw, które dzisiaj się dzieją, ale te pieniądze, pieniądze inwestycyjne z Krajowego Planu Odbudowy mogłyby w jakiejś części na pewno wesprzeć, czy choćby walkę z inflacją, czy to, co się dzieje w aspekcie właśnie spraw energetycznych, tego ogromnego kryzysu, który już niebawem będzie coraz większy, bo przecież wiadomo, nadchodzi okres grzewczy i wszyscy Pani się poseł, tego boimy. Dlatego to jest bardzo istotne. Pani poseł, co do tych opinii poszczególnych osób, to tutaj można by było przeciwstawić chociażby moje jakieś rozmowy ze znajomymi, czy gdzieś w kręgach rodzinnych, gdzie też jest pewne już takie znudzenie, ale właśnie tą postawą Komisji Europejskiej, więc w drugą stronę można też znaleźć pewne opinie. Panie pośle. Rząd ma wszystkie narzędzia. Panie redaktorze, jedno zdanie. To rząd ma wszystkie narzędzia. Rząd ma wszystkie narzędzia, panie pośle. A przerzuca odpowiedzialność na opozycję. Nie tylko działań Komisji Europejskiej, ale części polskiej opozycji, także lewicy, i takiego bezrefleksyjnego powtarzania argumentów, jak robi to pani poseł. Próba tłumaczenia, że nierozwiązanie jakiejś sprawy personalnej, konkretnej osoby powoduje, że miliardy euro są wstrzymywane, nie są wypłacane, że padają takie, tego rodzaju deklaracje, pokazuje, że tutaj nie ma po prostu dobrej woli. No przecież nie może być tak, że dziesiątki czy setki inwestycji byłyby wstrzymywane tylko dlatego, że jakaś konkretna sprawa, która w żaden sposób w kamieniach milowych ani w żadnych innych negocjacjach nie była podnoszona, a już na pewno niejako warunek wstrzymujący, miałaby decydować o tym, że te pieniądze nie płyną. Cieszę się natomiast, że rząd próbuje tą sprawę postawić na płaszczyźnie prawnej. Mam nadzieję, że kiedy ten wniosek o płatność wpłynie do Brukseli, niezależnie od tych deklaracji politycznych, które regularnie z Brukseli się pojawiają, te pieniądze będą wypłacane. A od pani poseł oczekiwałbym, by nie powielać tych błędów, które Lewica robiła przez wiele lat, wspierając bezrefleksyjnie politykę Rosji, Władimira Putina. Jeszcze o Berlinie pan musi powiedzieć, panie pośle, jeszcze Berlin został także panu. Politykę energetyczną Unii Europejskiej, mówi o bezrefleksyjnym wspieraniu. Gdyby Lewica tego nie robiła, gdyby polityka europejska nie była na tej płaszczyźnie prowadzona, dziś bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. Być może nie doszłoby w ogóle do konfliktu na Ukrainie, a na pewno problemy energetyczne nie byłyby w tej skali. Panie pośle, to o jedną sprawę jeszcze chcę dopytać, o wypowiedź Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Pan Radosław Fogiel pokusił się o takie stwierdzenie, dopytywany o ewentualną możliwość zaskarżenia Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Polskę. I on powiedział, że być może warto to rozważać. Czy pana zdaniem rzeczywiście Polska mogłaby zaskarżyć Komisję Europejską, jeśli te środki z Krajowego Planu Odbudowy nie byłyby wypłacone? Czy to by miało sens i czy to by nie pogorszyło właśnie jeszcze bardziej tej sprawy? Trzeba szukać wszystkich środków prawnych, które istnieją w Unii Europejskiej, żeby bronić polskiego interesu narodowego, interesu polskiego społeczeństwa. Godzenie się na pozatraktatowe interwencje instytucji europejskich jest niezgodne z polską racją stanu, nie jest zgodne z polskim interesem, niezależnie od tego, kto rządzi. Więc musimy wykorzystywać wszystkie instrumenty prawne, niezależnie od tego oczywiście prowadzić rozmowy, prowadzić dialog, ale też trzeba pokazywać wyraźnie granice kompromisu. Polska okazała w tej sprawie bardzo dużo dobrej woli, bo w sferze, która nie jest regulowana prawem europejskim, podjęła negocjacje z instytucjami europejskimi, także w takim duchu, jak oczekiwała opozycja. Byłoby błędem, gdyby taką postawę w nieskończoność prezentować, jeśli po drugiej stronie nie ma woli kompromisu. To teraz zdanie. To, że brakuje woli, to jednym z takich najważniejszych argumentów jest fakt, że ten wniosek o płatność nadal nie wpłynął do Komisji Europejskiej. Dlaczego znowu z tym tematem państwo zwlekacie? Próbujecie, nie wiem, odwlekać, szukacie nieustannie, ale ten wniosek mógłby zostać już przygotowany, panie pośle.
ten wniosek mógłby już płynąć do Komisji Europejskiej. To jest takie celowe odwlekanie tej sprawy. To jest szukanie, tak jak powiedziałam na początku, wroga wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Budowanie niestety bardzo negatywnych emocji w społeczeństwie. I na tych emocjach Kaczyński chce zbudować program na kolejną kampanię wyborczą. Społeczeństwo już się nie uda. Społeczeństwo już się na to nie nabierze, przepraszam. Już się nie nabierze, panie pośle. Po prostu ludzie chcą funkcjonować w normalnym państwie, którego niestety, do którego wy niestety doprowadzacie do tego, że w naszym państwie jest... Panie pośle, proszę mi dokończyć, pozwolić dokończyć, bo pan wchodzi mi w zdanie i tak naprawdę ani pana nikt nie słyszy, ani mnie nikt nie słyszy. A ja mimo wszystko wysłuchałam tego, co ma pan w tej sprawie do powiedzenia, choć argumenty są bardzo słabe. Bardzo słabe. Posługuje się pan jedynie przekazem partyjnym. Oczekiwałam mimo wszystko od pana czegoś więcej. Ale jakim przekazem partyjnym? Zapytałem panią o Moskwę. Nie wchodźmy sobie w słowo, drodzy państwo. Za momencik pan poseł odpowie. ...instytucji Unii Europejskiej do ingerowania w kwestie wymiaru sprawiedliwości. Nie umiała pani odpowiedzieć na to pytanie. To ja zapytam. Drodzy państwo. ...polityki energetycznej Unii Europejskiej i bezrefleksyjnego wspierania... Drodzy państwo, pani poseł. Lech Kaczyński zgodził się, ratyfikując traktat lizboński. Niech pan się z tym zapozna. Niech pan się z tym zapozna i zobaczy, co jest w traktacie lizbońskim i o czym tak naprawdę mówi ten traktat w wymiarze również polityki energetycznej. Widzi pan, nie ma pan argumentów, panie pośle. I dlatego pan poseł Bartłomiej Wróblewski, co pan ma to? PiS-owskim. Żadne ogólne zapisy traktatowe nie dają podstawy do wyinterpretowania konkretnych kompetencji. Gdyby tak było, to rządy wszystkich państw na świecie w oparciu o zasady ogólne swoich konstytucji mogłyby robić wszystko, co chcą. Tak oczywiście nie jest. Organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa. To jeśli chodzi o tą kwestię. Powtarzanie, że odwoływanie się do konstytucji czy mówienie o polskim interesie jest powielaniem przekazu partyjnego z jakimś desperackim szukaniem odpowiedzi. To zapytam konkretnie, czy panu się podoba reforma prowadzona przez ministra Ziobrę? Przez 9 już lat, bo pamiętajmy, że tyle jest ministrem. Czy panu się to podoba? Nie wchodźmy sobie w słowo. Czy pan... Pan poseł Bartłomiej Wróblewski. Z kwestią KPO. Polska płaci składki w Unii Europejskiej. Polska dopuściła zagraniczne firmy do korzystania z polskiego rynku. Firmy niemieckie, holenderskie, francuskie. I to daje Polsce podstawy do tego, by korzystać z pieniędzy z Unii Europejskiej. Niezależnie, czy chodzi o pieniądze budżetowe, czy chodzi o pieniądze z KPO. Mnożenie różnego rodzaju oczekiwań, niezwiązanych, nawet nie mających często podstaw w traktatach europejskich, jest działaniem poza zakresem kompetencji. Natomiast w pani przypadku zadziwiające jest to, że zamiast podejmować działania, by do Polski te pieniądze płynęły, pani przy tej okazji... Właśnie takie uważa, działania podejmujemy, panie pośle, takie działania. ...polityki wewnętrznej. Bo można dyskutować na temat reform wymiaru sprawiedliwości, ale jest... Pani poseł Karolina Pawliczak, na koniec naszego programu jedno zdanie. Pani poseł. Nie wiem, czy będę mogła chociaż jedno zdanie powiedzieć. Traktuję to jako argument, aby Polska nie dostawała pieniędzy. Pani poseł Karolina Pawliczak, na koniec naszej rozmowy. Pan poseł zdaje się nie ma wiedzy kompletnie, jakie składki wpłaca Polska na rzecz Unii Europejskiej, a jakie otrzymała do tej pory dotacje i ile sfinansowała zadań. Jakie są ogromne środki, proszę państwa, to jest 300 miliardów euro. Wszystkie te działania i wasza narracja, która dzisiaj, szczególnie w ostatnich miesiącach, jest tak agresywna, powoduje, że my naprawdę stoimy dzisiaj w takim zagrożeniu wyjścia z Unii Europejskiej. Bo jeżeli z pana strony państwo, również, a oczekiwałabym trochę więcej, mimo wszystko, powagi i rozwagi, panie pośle, płyną panie poseł, takie pani agresywne nie używa słowa, argumentów, to ja po prostu musimy niestety jestem zadziwiona tym, panie pośle. Wszyscy na tym tracą, kropka.
Polskę. Drodzy państwo, zakończmy takim optymistycznym akcentem, że wszyscy czekamy na te środki z Krajowego Planu Odbudowy. Zobaczymy jeszcze, jak to się potoczy i pewnie do tego tematu jeszcze na naszej antenie będziemy wracać. Pani poseł Karolina Pawliczak, Nowa Lewica, pan poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość byli moimi i państwa gośćmi. Mimo wszystko, mimo tych emocji i różnic zdań, życzę dobrego dnia. Dziękuję pięknie za rozmowę. A państwa, drodzy widzowie, zachęcam do pozostania oczywiście z telewizją w Polsce.pl. Wracamy za chwilę.